Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że musieliście czekać, ale właśnie myłam ręce, bo wkładam chleb do pieca i byłam cała w drożdżach. Jest środek tygodnia. Dzieci gdzie? W szkole, jak to dzieci w tym wieku. No i jedno w przedszkolu oczywiście. A słyszałam, że najstarszy syn ma dzisiaj próbną maturę. Tak, ma próbną maturę, więc wszyscy drżymy. Jak to Leo powiedział, że zobaczy, co umie na próbnej maturze. To jak wygląda taki dzień normalny, bez koncertu, na razie bez dzieci? No tak pracowicie, jak co dzień, nawet jak jest dzień z koncertem. No, jeśli nie jadę na koncert, no to mogę, znaczy wyspać się nie mogę, bo dzieci do szkoły trzeba odprawić, ale już tak potem mam przede wszystkim czas dla mamy. Już jesteśmy po porannych kąpielach, mamunia sobie przed kominkiem siedzi, no i sobie gadamy i no. No i dzień dobry. Mamunia się uśmiechnie pięknie. Dzień dobry. To jest moja kochana mamunia. Jedziemy. Zobacz, jaka piękna pogoda jest. Widzisz, jak ładnie. Moja mama jest uzależniona teraz ode mnie. Miała wylew, prawda? Tak, miała wylew. Od tej pory nie mówi. Potem było to coraz gorzej, gorzej po rehabilitacji. Teraz już jeździ na wózku. No i wszystko to bywa naprawdę trudne. I spadło na mnie tyle obowiązków i tyle emocji innych niż zwykle, że ja myślałam, że sobie najnormalniej w świecie nie dam rady. Nagle wydarzyło się coś niezwykłego, bo spojrzałam na moją mamę, ona się uśmiechnęła do mnie i myślę sobie, jak nie dam sobie rady, oczywiście, że sobie dam radę i sobie myślę, Boże, dziękuję Ci, bo to jest najpiękniejsza lekcja miłości, jaką można przeżyć w życiu. Katowice śpiewają z nami! Śpiewa fantastycznie, jest piękną kobietą, no, niesamowicie zgrabną, naprawdę czasem ja nie potrafię się skupić. Jak Justyna, a to mówi chodzi... zgrabna kobieta. Tak, no, dziękuję bardzo, ale naprawdę Justyna ma no nieziemską figurę, naprawdę, naprawdę. Zawsze się pytam, mówię, co ty robisz, ona naprawdę dużo je, bardzo dużo je, słodycze, podjada każdemu z talerza, a wygląda naprawdę nieziemsko. Po pierwsze, Justyna przyjechała kiedyś do mnie do domu ze świeżutkim, jeszcze ciepłym chlebem wypieczonym przez samą siebie. Druga rzecz, kiedyś cały mój zespół został przyjęty w rodzinnym domu u Steczkowskich i mieliśmy wielką ucztę na 30 osób. I trzecia rzecz, tak, upiłem kiedyś Justynę Steczkowską, ale o tym więcej nie powiem. Ale mam nadzieję, że upija się na wesoło. Na wesoło, ty. To jest genialna osoba, tytan pracy. Przy tym proszę pozwolić mi zauważyć, jak ona wygląda ciągle jeszcze. To jest sylwetka, której mogłaby pozazdrościć Justynie niejedna miss. Naprawdę. Weź pomóż mi szybko.